jak zawsze co roku gramy, żeby ratować zdrowie i życie naszego podopiecznego. Cała ta inicjatywa to taka wielka walka, walka naszych wielkich serc połączonych w jedną siłę, która przynosi efekt za każdym razem. Cieszymy się, że tego typu imprezy, ten mecz charytatywny wbił się już w taki grafik imprez oświęcimskich. Ludzie przychodzą z całymi rodzinami, to jest bardzo piękne. To 9. edycja meczu charytatywnego w Oświęcimiu. W tym roku gramy dla Kajtka Polaka. To jest 6-latek z Nowej Wsi, który cierpi na guza mózgu. A przy okazji myślę, że będzie fajne widowisko dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Trochę zabawy, trochę hokeja, trochę sportu, ale myślę, że to jest najmniej ważne. Najważniejszy jest cel tego dzisiejszego spotkania. To przedsięwzięcie wyjątkowe, to jest takie święto pomagania, doroczna wielka impreza masowa i ona by się nie odbyła, gdyby nie wsparcie władz samorządowych, którzy też grają w tym meczu, ale też darczyńców, ogromu ilości firm zaangażowanych społecznie. Jesteśmy tu już od kilku lat, ja jestem jako prywatnie od wielu lat, natomiast teraz też mamy możliwość jako starostwo powiatowe pomagać w tej inicjatywie. No jesteśmy po raz kolejny, za każdym razem gramy, pomagamy. Artyści kontra Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, a tak naprawdę działamy w jednym zespole. Ja tu jestem chyba już 7 rokiem i muszę powiedzieć, że to jest zawsze fajna jak gdyby rzecz, jeżeli połączycie coś, co kochacie, a u tego jeszcze pomagamy. To zawsze są inicjatywy dobre, pozytywne, pomagające dzieciakom. Mi się wydaje, że piastując różne stanowiska, funkcje, warto wspierać takie fundacje. Atmosfera jest super, jak zawsze podczas naszych meczów. Dużo przekomarzanek, dużo takich walk, które miały miejsce już jeszcze przed meczem, ale to tak naprawdę jak w gronie przyjaciół, że panuje ta atmosfera przyjaźni i tego naszego wspólnego celu, który nas łączy. Nastawiamy się na taką walkę, ale też dobrą zabawę, bo tak jak trener powiedział nam, przekazał, że mamy się przede wszystkim dobrze bawić dla publiczności, tak żeby wszyscy wychodząc z tej hali byli zadowoleni z tego, co pokażemy na lodzie. Niby zabawa, ale wiadomo, no to jest sport, jest rywalizacja. Każdy będzie pewnie dawał z siebie wszystko, no i chcemy dobrze się pobawić, a przy okazji oczywiście jako drużyna małej orkiestry, no wygrać to spotkanie. Ja myślę, że wynik meczu będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych.